Dzień dobry, Mateusz Bęcz, zapraszam na serwis sportowy. Za panczenistami z Lubina kolejne świetne występy w Pucharze Świata. Tym razem zawodniczki zajęły topowe lokaty we Włoszech i przypieczętowały awans na Igrzyska Olimpijskie w Tokio. Natalia Czerwonka, Kaja Ziomek i Angelika Wójcik po serii dobrych występów zakwalifikowały się do najważniejszej imprezy sportowej w swojej dyscyplinie. Niesamowita rzecz, to jest niespotykane naprawdę, jeżeli chodzi o miasto Lubin, żeby w takiej dyscyplinie jak łyżwiarstwo szybkie, trzy zawodniczki mieszkające w Lubinie zakwalifikowały się na Igrzyska Olimpijskie, które odbędą się w Pekinie w miesiącu lutym 2022 roku. Oprócz sukcesu panczynistek w ostatnim czasie rekordy na torach bił także jeden z juniorów Kuprum Lubin. Oprócz tego, że odbyły się cztery Puchary Świata, tak zwane kwalifikacje do Igrzysk Olimpijskich, między innymi w Tomaszowie, w Norwegii, w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie. Tak samo w międzyczasie odbywały się Puchary Świata Juniorów i nasz znakomity zawodnik Wojtek Gutowski pobił rekord Polski na 3000 metrów, jest w ścisłej kadrze Polski Juniorów. Też już się zakwalifikował na Mistrzostwa Świata Juniorów, które odbędą się w Innsbrucku pod koniec stycznia. Kolejne starty czekają lubińskich panczynistów już na początku nowego roku. W dniach od 20 do 22 grudnia rozegrano mecze 1/16 finału Taurun Pucharu Polski Siatkarzy. Podopieczni Pawła Ruska zmierzyli się w hali Łuczniczka w Bydgoszczy z tamtejszą ekipą Proline Bydgoszcz. Miedziowe Lisy wygrały swój pojedynek. Zwycięzcy wywalczyli awans do 1/8 finału. Spotkania tej fazy zostaną rozegrane 19 stycznia przyszłego roku. Ćwierćfinały zaplanowano natomiast na 2 lutego. Bilardziści Baribal Lubin mają za sobą niezwykle udany rok. Zarówno na scenie krajowej, jak i międzynarodowej zdobywali mnóstwo pucharów i wyróżnień. Jednym z najważniejszych trofeów ubiegłego roku jest bez wątpienia obrona tytułu Mistrza Europy przez Mieszka Fortuńskiego. Również bardzo dobrym rokiem będzie dla Konrada Juszczyszyna. Piąte miejsce w Mistrzostwach Świata. Rewelacyjny wynik. Mieszko obronił Mistrza Europy. No cóż chcieć więcej? Na pewno chciałoby się w końcu zdobyć medal na Mistrzostwach Świata. Swoje skrzydła rozwija także Wiktor Fortuński, który coraz częściej pojawia się w seniorskich zawodach i potrafi być jednym z liderów. Bardzo mnie cieszy ten brązowy medal drużynowych Mistrzostw Polski w ekstraklasie bilardowej, ponieważ dwóch naszych najlepszych zawodników przy graniu w Stanach Zjednoczonych nie mogło uczestniczyć w tych zawodach, pozostali właśnie między innymi dzięki Wiktorowi, który zajął pierwsze miejsce kwalifikacji najlepszych zawodników w tej ekstraklasie. Był najskuteczniejszym zawodnikiem i najmłodszym zawodnikiem, w związku z tym na pewno tutaj jest takie pole do zadowolenia. I rzeczywiście ten rok 2021 możemy dla tego akurat najmłodszego zawodnika uznać za bardzo dobry. Lubinianie wystartują już na początku stycznia, trzydniowym turnę po Stanach Zjednoczonych. To wszystko na dziś. Dziękuję Państwu za uwagę. Do widzenia.